Odpoczynek. Tak. Ojej. Odpoczynek. Ojej. A już nie na nasze lata takiego nie, nic nie. To nie, nie. Nie, nie. Ojej, panie Mrównica, jeśli się naprawdę wczoraj na tę wódę rzucili, jakbyśmy ją pierwszy raz w życiu na oczy widzieli. Ja nie pamiętam, panie dyrektorze, po co, kiedy ostatni raz u nas na leśniczówce takie pijaństwo było. Nie pamiętam kiedy. Przez wczoraj. No tak, to wszystko jeszcze by było dobrze, tylko cholera pan polowanie zarządził. O drugiej w nocy. No coś pan. No zlituj się pan człowieku. Strzelaliśmy? Tego dzika to pan tak strzelił, aż ze ściany spadł. A. Tak. No. To po co uciekał? No i urodziny, i po urodzinach. Jak to czas na pieprza, panie Mrównica? Ja się zastanawiam, czy za 100 lat ktoś będzie pamiętał, że był dyrektor Mrównica, czy coś po nas zostanie. Co? Dobra, dosyć tych zabaw, dosyć tych polowań. Bierzemy ten teren pod ochronę. Jeszcze ci cholera ekolodzy. Znowu wy czego chcecie? W ramach programu Natura 2000 żądamy zachowania przyrody w jej nienaruszonym, dziewiczym kształcie. A kto ci chce naruszyć dziewiczy kształt? Co ty myślisz, że ty taki atrakcyjny jesteś? No se korali nałożyłeś? Ja bym cię po pijaku na bezludnej wyspie kijem nie dotknął. W tym miejscu ma przebiegać obwodnica Miącina-Zdroju. Protestujemy! To jest puszcza, teren chroniony. To jest chronione, to te krzaki? Dlaczego? No dlaczego? No. Bo tu żyje i rozmnaża się zagrożony wyginięciem gatunek. Grzeg żółka żółtonogiego. A co to za cholerstwo? No, to jest taki... No, robak taki. Robak, nie? To robak! Robak. To już robaku wam szkoda? A co wy myślicie, że potem one się nad wami zlitują? Nie jest tego pana, bo jest pod ochroną. Kolego, wiesz co? Żeby cię ostatni egzemplarz tego robala w dupę uciął. I zdech! Cholera, na wyginięciu to ludzki gatunek jest na wyginięciu, to człowiek się wycofuje tak. Z życia. My? Ja nie mam telewizora, ale mi mówili, że wiadomości w telewizji czyta lis, a pogodę krew. A gdzie człowiek? O cholera! No? A to jeszcze nic! Ja ostatnio słyszałem w radiu, jak śpiewała wydra. Normalnie jak człowiek, nie. Wodę wyciągnęli, osuszyli. Takie futerkowe. Tak. I to z zespołem śpiewała. Jak czy? Co to za zespół? Borsuki. Dobrze. To w takim razie żądamy wolności dla Tybetu. Prześladowanego przez Chiny. Przez Chiny? I przez was, oprawcy. O! Pan prześladował Tybet rano? Myśmy dopiero co wstali, to jak? To nie ma czasu. Coś tam w nocy za ścianą jęczało, ale to nasi. To nasi się popili w butelkę Gralina rozbierane, no i to... Ale na pewno macie na sobie chińskie ciuchy. Tak? No to można zobaczyć. No, tak. Proszę bardzo, już patrzymy. Czapka, made in, koton. Gdzie to leży? Kożuch made in, Kongo. Co? Kongo. Kongo? Po co im kożuchy? Peleryna, made in. Jakieś France to uszyły. To kapelusz made in, Gabon. Co? Z Gabonu mam. Kongo, Gabon? Coś pan jakiegoś murzyna skalpował? Prawy but, Korea Północna. Lewy, Południowa. To dlatego tak mi się nogi plączą. Ale nie China, no i co? A bielizna? Co? Gacie pokazywać już. O nie, kolego, nie. Dobra!
tarata! Co dobra, no? Miejmy to raz na zawsze za sobą. Dobra, ja pierwszy? Pan się zegnie, ja zajrzę. Zaraz, nie wiem, czy metka dzisiaj poszła z przodu, czy z tyłu. A jest! Z tyłu jest! Rejestracja! Patrz pan! Teraz, żeby jakąś gałąź czy coś. Szkoda ręki. Patrz pan, szybko po robali najdzie. Robak nie jest głupi. Sam w pułapkę nie wlezie. Odjazd. Co pan będzie spawał? Jak tam sytuacja na tyłach wroga? Cholera jasna, to nic nie widać, bo to się wszystko panu zrolowało tam. Pan to rozwinie tego papirusa, no bo to nic nie widać. Masz myśli w duchocie, to się roluje. Co tam, Made in China? Tu pan im nie mówi, bo mnie zażrą, cholera głupki. Made in China? Made in NRD! Matko jedyna! Jakbym diabłu do gardła zajrzał! Kiedy się NRD rozpadło? No w 90 roku! No to zlituj się pan tyle czasu! A to prałem tydzień temu! To po to cały tydzień piłem, żeby w sekundę wytrzeźwić! A pan swoje pokaże. Jego też? Też, dawaj! O, trudno, pokażył pan. Dobra, tylko tam z pazurami ostrożnie. Pokażę pan. Zadrapnie zakażenie, pójdzie pręga do serca i po człowieku. Młody chłopak do piachu pójdzie. No co tam? Widać coś? Widać, jako pan się nie buja, bo mi niedobrze. No, żeby tam się sytuacja nie pogorszyła zaraz na tym odcinku. No Made in, no bo już... To nie Made in, tylko zdzieła nowe! Nie! To SSSR, człowiek! Nie! SSSR, to nie lepiej! Pan patrzy, no? Kraj się rozleciał, a gacie się trzymają! Dobrze, że nie odwrotnie! Byśmy teraz po rusku gadali i z gołymi dupami po mrozie latali! A kiedy pan prał tu? Co? Etu majtoczku, kiedy pan prał? A który dzisiaj jest? 19. Nie ma takiego miesiąca. Tu najważniejsze, że nie China, no. Tak. Wie pan co? Pani da kiełbasę, coś tego się zjedzą i już trudno. No ja wiem, że... Ale pani da, no. Idźcie już, macie tu. Dobra, macie tu kiełbasę, spieprzajcie, to już was tu nie widzę. Wieloryby ratujcie. Przepraszam bardzo, my jesteśmy wegetarianami. Kim są? Pedały. Jasna. To dlatego ten mały tak się do gaci pchał. Iść ty świnia, jedna z boczeńców, wstydu nie masz. Pewnie, a to świński duecik, co? Pewnie ten wysoki kierowca, ten drugi obsługa działa. Skąd się biorą tacy zboczeńcy, tacy... A skąd się zboczeńcy biorą? To nie czyta pan gazet? Nie. In vitro się rodzą. Dobra, dobra. Chwila, co to jest? Co to jest? Kiełbasa, co pan dyrektor je. Aha, kiełbasa, ale w czym? W torbie foliowej. A ile się taki foliowy śmieć w glebie rozkłada, co? No i... Tysiąc lat się rozkłada. Tysiąc lat? To? To jednak coś po nas zostanie.